Dla 8 na 10 mieszkańców Polski oszczędzanie to powód do dumy. Co do tego nie mamy wątpliwości. Jednocześnie oszczędzanie kojarzy nam się z bardzo pozytywnymi określeniami. Jednak jeśli spojrzymy w statystyki, okazuje się, że zgromadzone oszczędności posiada 67% gospodarstw domowych. W przypadku około połowy gospodarstw domowych z miesiąca na miesiąc powstają oszczędności w kwocie rzędu 200 do 500 zł. Okazuje się jednak, że systematycznie oszczędza tylko 18% gospodarstw domowych. Z tą statystyką Polacy nie czują się dobrze. Żeby dobrze zacząć oszczędzać, to najpierw musimy wiedzieć, na co oszczędzamy. Czyli klient powinien rozpocząć ten proces od identyfikacji swoich celów. I w zależności od tego, jakie to będą cele, wtedy we współpracy z bankiem będziemy mogli zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie. No, cele mogą być bardziej lub mniej ambitne, bardziej oddalone w czasie lub nieco bliższe. Celem takim, który będzie, myślę, bardzo popularnym, to będzie zabezpieczenie emerytalne dla większości z nas. Wtedy to jest cel, który w naturalny sposób ma długi horyzont inwestycyjny. Będziemy mogli szukać rozwiązań, które będą zawierały jakiś element antypodatkowy czy benefit podatkowy, które ułatwią nam zabezpieczenie swojej przyszłości. Innym celem będzie na przykład sfinansowanie najbliższych wakacji, gdzie bezpiecznie możemy krótkoterminowo te środki odkładać. Jak już wiemy, na co zbieramy, po co nam są pieniądze, wtedy myślę po stronie banku będzie, żeby zaoferować taką paletę rozwiązań produktowych, które klientowi realizację tego celu zapewnią. PKO Bank Polski. Dzień dobry.